Więcej pal. Dobrze. Zostaw mnie. Lecimy. Co ty, zarobiony jesteś, nie? Ile zarobiłeś dzisiaj za pracę? 200 zł. 200 zł? Zarobił 200. Wie ty, Nikoś, przyjdziesz, żeby coś spokoju? Mówi, no tak, jak mi zapłacisz. Co sobie za to kupisz? Zabawkę. Jaką? A Jurassic World? Nie, karty Pokémonów. Ale muszę 50 zł. No to masz 200 przecież. Ale nie, te karty Pokémony, taki duży zestaw kosztował 200 zł. Nie, 250 zł. A ja sobie dodam 50 groszy i będę miał. 50 zł sobie dodasz. Tak. I będziemy razem otwierać. Tak. Tak, na początku będzie to... Na początku otwarta tak. Najzadsza karta mała i taka sama, ale duża już. To co z Japczanem otwieraliśmy? No. No dobra. To kup i otworzymy. Lecimy do Hiszpanii. Przez Monachium. O nie, mam więcej. Dobra, fajnie. Cieszę się, że z panem lotnikiem lecimy, bo się boję. Czemu z panem lotnikiem? A baterię nam kupiłeś? Baterię? No jeszcze jedną w zapasie dzisiaj mam. Dobra. Pomożesz szefie? Fajnie, to nie wracamy. Nara. Nie wiem, jaką kupiłem. Serio? To sprawdź to. Złoty Rolex Submariner, czasem Tudor tak jak Beckham. Zapłaciłeś? Zapłaciłem od 15 do 30 euro za każdy bilet, za 4 łącznie. Żeby mieć? A, jeszcze na powrotny zapłaciłem. Okej, okay, żeby? Żebyśmy mieli większe miejsce z miejscem na nogi. Okej. Okay. Więc no, wydałem na to z 200 euro. Zaraz zobaczymy. No 200 może nie, ale czekaj. Raz, 2, 3, 4. Razy 2 to jest 8. Razy 20, powiedzmy tak, średnio 160 euro. A ja lecę tylko, żeby przeżyć. Wiecie, o co chodzi. Takie życie. Idziemy spotkać jednorożca. Potem wam powiem, o co chodzi. Albo wam nie powiem. Albo nie powiesz. No dobra, powiem. Ale to nie teraz. Nie powiedzieć? No nie, no jutro zobaczę na przykład, albo potem. I co? I co? Jest Lux robota? No jest, jest. Wkurwiam trenera, co? No, co da? Ty się, bo ja wylatuję. To ile dni mogę z tych 5 pić, a ile walić koks? Nie wiem. Nie no, mówiłeś wczoraj... Mówiłeś, że ze 2, nie? Ze 2? 2, tak? Że z 2 to możesz treningi tam zrobić. To nie mogę, tak? Nie, nie możesz. Dobra, Jasiu, nie nagrywaj. Będziemy się dobrze bawić. Masz 2-3 treningi, ale tu tam zawitam do kata i sobie pobiegasz. Dobra. Imprezero, ale nie imprezujesz, więc o to się nie martwię. No dobra, to siemano. Lecę, cześć. Trzymaj się, miłego, hej. Kurwa, nie da się, bo nie wiedzą, że ja nie chleję i nic. To jest na imprezy? No. A to jest na dobre, drobne wydatki. A ja wypłatę potem pokażę. Dobra, jednak poszukał. Kupił tylko sobie miejsca, a mi nie kupił. Widzicie? Tak, z tym baju. Tylko Borussia. Nie no, ja zrobię. Jebać Borussię też. Tylko Real Madrid. Jebać ten kurwa. Bayern München, czy kurwa, jak oni tam się nazywają.
Ja się tak kretyjno... A ty zadzwoń. Nie, ty jednak lubimy. To jest, jesteśmy w Monachium. No tak. Dawaj napiszę do Lewandowskiego. To napisz. Może mi odpisze. Macie. Dobra, Niemcy są jednak porządni. Dobrze, że mam niemieckie obywatelstwo. Na polskich lotniskach obsalonych głównie nie. No właśnie, ty jesteś Niemcem, więc... A ja jestem z Berlina. A, z Berlina, no tak. Serio? Dobra, bo ja się urodziłem w Berlinie. No nie, urodzić się nie urodziłeś w Berlinie. No urodziłem się w Berlinie. W Świętochłowicach. Kurwa! To już jest taki rekordowy. Za ile mamy wylot? Za godzinę. Kurwa, trzeba coś zjeść. Okej. Okay. Czemu wcześniej o tym nie mówiłeś? Jadłeś coś? Nie jadłeś w tym. No nie jadłem, ja to poszedłem spać. Teraz na pewno będzie. A ja angielskiego się już nauczyłem. Właśnie chciałem powiedzieć, ja kupiłem te miejsca, które są koło wyjścia ewakuacyjnego, żeby mieć więcej miejsca na nogi. Podchodzi laska i nam tłumaczy te zasady w razie, że jakby trzeba było ewakuować. I kazała mi kamerę odłożyć. A ja się kurwa nie paju maju nic i powiedziała, że w takim razie musi ten. Nie, ja ją rozumiałem. Musisz mi yes odpowiadać. Yes, I do. Ja. A co? Ja. Będę ja mówił. No nie, bo cię przepyta z niemieckiego. A ja powiem, że tylko tyle pod... A, w sumie. Ale ty masz rozumieć, jak się masz zachować w razie ewakuacji. No ja ją rozumiałem. Kazała mi kamerę odłożyć. No, jak ci to powiedziałem, że masz kamerę odłożyć? No nie, ja ją rozumiałem. To przepraszam. Tylko myślałem, że się odjebie. Teraz muszę kamerę schować. Tu są drinki i snaki. Co byś chciał? No. Jestem głodny, to chcę... Snickersa? Snickersa. A to tylko jedno mogę? A rozumiem, jest ten. Są cięcia budżetowe firmy. A. No i chcę jeszcze Red Bull. O, ja chcę B2 jeszcze. Stary, ja chcę B2 jednak. B2 jest dla mnie. B2 jest dla mnie. A to musisz się podzielić. I Beka, bo na przykład chciałbyś to z tyłu i musisz kurwa przekupić. Ej, okradli nas. Zajebiście mówię po angielsku, tak szczerze. Yes, no, co powiedziałeś? Jej? No. Ale co? Kiedy? Nic nie powiedziałeś, paluszkę pokazywałeś. Poprosiłem o kanapkę. Może czas się podszkolić. Salami i serem dwa razy i jedną Coca-Colę normalną. Nie wiem, tak szczerze, jestem ziomkiem, który nie potrafił odpowiedzieć na pytanie. Pani no nie. Czy mówisz nie po angielsku? Nie zrozumiałeś pytania. Nie, powiedziałem, że nie. A myślałem, że jak powiem, że nie, to się ode mnie odczepi. Przesiadła cię wtedy. A wyszło tak, że wylądowałem na tym miejscu. Może nie jestem najlepszy na świecie z angielskiego. No. Ale jestem native. Z polskiego, z hiszpańskiego. A po angielsku zawsze się dogadam. Okay. A jak się skupię, to i po francusku się dogadam, ale mi się nie chce. Laboratorium Dextera. To wygląda jak taka ala zapora. Taka, że macie wystraszyć, wchodzisz, siedzi dwóch gości, a na samym końcu dwóch bossów. A jaki mam kolor? Nie wiem, taki jak ten. Nie wiem. Chłop się mnie pyta, jaki ma kolor tego. Nie pamiętam. Jesteś hitem. Za dobrze nam idzie, coś musi się odjebać w końcu. No zaraz nas do lasu wywiozą. Dobra, przejdź się za darmo. Co? Przejdź, no, połóż się tak na pan. I mam pojechać kawałek? No. Powiedzcie, że będę... Do drugiego słupa. A co dostanę w zamian? Kopa w dupę. Ja, no zrób. Dla widza tego nie zrobisz? Ej, zrób to dla widza. Dla widza. Dla widza. Zarobiony jestem, zostaw. Zrób to dla widza. Nitrozyniak Boss w M-pakietach BMW. Jebać biedę, ja chcę sos. Walczę w Fame Sicarius.
Siemasz, cześć. No COVID. No COVID. Ewa! Sikarios, kurwa! Spotkaliśmy się z wujkiem. Będziemy kręcić teledyski. Pornograficzne, niepornograficzne. Wszystko czyli... tylko dla was, bo was kochamy. Podbijamy OnlyFansa. Rap nie płaci. Idziemy na OnlyFans. Te XL-ki są dla mnie, tak? No. Także to jest dla wszystkich ludzi, którzy lubią fajne ubrania w tym roku. Będziecie mieli dwa fajne dropy Sicarius. To jest wiosna, lato, a potem idzie jesień, zima. Naprawdę. Zdominujemy. Zdominujemy rynek. Co tutaj mamy? Beżowy. No do opery jeszcze się zapiszę, będziesz tam śpiewał. Tak, jest. W sześciu językach, bo ten jeszcze jest przepony Pavarottiego. Będziemy, będziemy. Dlatego ci mówię, stary, to już jest inna płyta, to nie jest to samo. Patrz. Macie ochotę posłuchać? No pewnie, że tak. Zaraz zamawiamy żarcie, ale posłuchajmy, żeby to wykonywać, złapać vibe'u. Pozdrowienia na rejony, gdzie rządzą to diabły demony, gdzie dzieją się rzeczy tak chore, że nie wstawisz tego na story. Dobra, dolecieliśmy. No dobre rzeczy się będą działy. Nie wiem, czy nagrywać z tego. Jeśli chcecie, to wiadomo. Wpadajcie na socjale i bawcie się dobrze. Chcieli mi już większe time out na polskiego roku! Mówili, nie będzie cię.